Siemanko, godzina 9:30, aktualnie minus 6, no ale dzisiaj lokalnie nad ranem było nawet minus 11. Idziemy zobaczyć, czy auto chociaż odpali, a później widzimy się ze składania pakomatu. 5,5. Tutaj mamy elementy od starego pakomatu. Sam nie wiem, czy to ja myślę, że ta rura jest identycznie wyrobiona co tamta, także składamy wszystko na tamtym pakomacie, a z tym nie wiem, co robić. Dosyć drogie rzeczy to są. No, póki mamy taki pług, to chyba zostawimy sobie to w razie części. W razie części zamiennych musi coś być. Bo ten jest tylko tutaj pęknięty. Sobie go ładnie pospawamy. O kurde. Weźmiemy te dwa. I bierzemy się za montaż. Zobaczcie, jak przymarzło. Kurczę, wreszcie mamy mróz. Niesiemy te dwa talerze. Tego jednego sobie pospawamy. Te dwa tutaj widzę też chyba dobre jeszcze są. Ten jest pęknięty, a ten już ma dziurę. O. Zobaczcie. No niestety, po kamieniach się jeździ, to się takie dziury porobiły. Ale temu nic nie jest. Ten jest pęknięty, dobra. Te zostają na razie. Te dwa całe, jeden tylko do chefnięcia, delikatnie, dobra. Zostają na lepsze czasy. Czekam na Łukasza, może coś przyjdzie, jakiś kawał opowie dzisiaj. No siemanko. I co tam słychać? Dawno cię nie widziałem. Ale aż w sobotę chyba. I dobra, tego cwaniaka za chwilę pospawamy. Zobacz. Starczy, ale zdrowy? O. Także witamy Was w kolejnym odcinku z Łukaszem. Chyba. Mamy już częściowo zmontowany pakomat. Mamy już łożyska zablokowane. Wymienione na nowe oczywiście. I słuchajcie, teraz wszystko palcami chodzi. Wcześniej to się nie kręciło, a to powinno tak właśnie działać. O, właśnie tak. Każdy talerz powinien osobno pracować. I tak ma być. Za chwilkę, jak będziemy montować, pokażemy Wam te końcówki, które dorobiłem do tego pakomatu. Dzięki temu o dwa talerze poszerzyłem wał. Teraz orkę dwumetrową mi zakrywa, a oryginalny pakomat jest do 45 cm na skibę rozstawiony, także brakuje dwóch talerzy. Ta stara nie będzie dobra? Mamy taki smar litowy w sprayu. Nie konsultowałem tego z lekarzem lub farmaceutą, ale metodą prób i błędów można bardzo wiele zrobić i się nauczyć, nie Łukasz? Gorzej na pewno nie idzie, nie będzie. Gorzej na pewno nie będzie, Łukasz mówi. Także wiecie. Może być tylko lepiej. Na tym smarze napisali, co tu napisali? Że jest odporny na działanie wody i utlenianie. Chroni przed zużyciem i korozją. Także my sobie tym smarem tą ośkę całą popsikamy, wszystkie te talerze, te pierścienie w środku i dopiero montujemy, dopiero smarujemy. Myślę, że to dużo pomoże. Chyba oryginalnie tak nie robią. Montują na gołą rurę i nic więcej. Tak mi się wydaje. Montujemy. No i dobra, tak jak mówiłem, środek mamy zmontowany. Środeczek mamy zmontowany. Psikniemy sobie to tym smarem litowym. Ja mówię, nie konsultowałem tego z lekarzem lub farmaceutą. Także to metodą prób i błędów i troszeczkę logicznego myślenia, mi się wydaje. I to rezultat przyniesie, nie? Jakiś czas będzie chodzić. No gorzej chyba nie spierdzielę. Co jest ważne dla mnie?
To, że odporny na działanie wody i utlenianie, chroni przed zużyciem i korozją, tak? Dla mnie jest ważna ta korozja i odporny na działanie wody. Teraz jakbyśmy na ten smar tutaj, na tą ośkę lali wodę, to by nam wszystko spłynęło po wierzchu, ten smar by nam został tutaj. To jest dla mnie bardzo ważne, czyli ta woda, jak będzie dobrze nasmarowane, ona nie będzie nam tam wnikać, tak? Wiadomo, że ten smar po jakimś czasie nam się wytopi, nie? Super by była jakaś pasta miedziowa, czy coś takiego, nie? To by było jeszcze lepsze, ale nie będę już jeździł po mieście, szukał. Nie mam tego na miejscu, robię tym, co jest. Nie kombinujemy, zima, mróz, kurczę. Drogi oblodzone, nie? Nie odśnieżone, także... Jak zawsze, jak co roku. No. Zima zaskoczyła drogowców. Także pamiętacie... Zostań sam, zagadamy, Michael? Ci, co oglądali film... A, tu mamy wszędzie nowe kalamitki. I co mogę powiedzieć o kalamitkach? Kupione były... No, już trochę dłuższe one są, bo robią standardowe. Oryginalne kalamitki, jakbyśmy chcieli zamówić, nie pytałem o cenę, ale tak mi się wydaje, że jedna by kosztowała z 10 zł. Tutaj kupiliśmy za 10 zł 20 kalamitek. Ale pod każdą musieliśmy podkładać podkładkę i szlifować. I delikatnie proszę. Szlifować, dlatego że ta kalamitka nam wystaje tutaj w tej rurce. O, na rurkę ujera się. I wtedy co się dzieje? Wtedy kręci nam się cały wałek, nie? Ale dobra, Łukasz. Będę każdego jeszcze psikał, zanim założę, nie? Tym smarem. O. I ci, co oglądali, pamiętacie, jak to schodziło ciężko, nie? Zobaczcie, jak to teraz działa. No teraz tak, teraz dystans i następny talerz. Zobaczcie, jak to działa. Dystans i następny talerz. O, tu już dystansu nie dajemy. I teraz na końcu pokażemy wam, jak wygląda ten wichajster, który dorobiliśmy. Stoi to. O. Bo oryginalnie pakomat był tutaj już zakończony tym dystansem, tą tulejką przewierconą. I tu już był koniec pakomatu. Tu już był koniec pakomatu i tak to wyglądało. No, ale ten pakomat był dla nas troszeczkę za wąski, jak rozstawiliśmy puk na 20 cm. I dorobiliśmy takie ładne utokarza. Cuś. Takie tulejki, takie przedłużki. Także montujemy to w środek. Tutaj łapiemy to śrubą. I jeszcze po jednym talerzu nam to ładnie wejdzie. O. Ładnie tutaj się skręci. I teraz będziemy mieli ostatni talerz też spawany. Tylko dobra. Jeszcze go ładnie nasmarujemy. Smar nam się skończył. No, ładnie go mamy. Dobra. Ale wszystko nam dojedzie. Nie pamiętam, czy to tak było, czy odwrotnie. Chyba odwrotnie, chociaż tu to dłuższą stroną. O. I tu mamy dodatkowy. Co nam ładnie tutaj fajnie to działa. O. To. I teraz końcówkę zrobiliśmy inaczej, bo dorobiliśmy dużą podkładkę i skręcamy to w ten sposób teraz. No i będzie się trzymać. Zaraz zobaczymy, czy te dystanse nam nie opierają mocno, bo trochę opierają. Trzeba będzie podszlifować te dystanse, żeby tutaj, bo z powrotem będziemy mieli problem ze zdjęciem tego kiedyś tam w przyszłości. Tu tak samo musimy te dystanse zjechać. Troszeczkę za szeroki dystans. Troszkę węższy powinien być, żeby nam ten talerz nie tańczył na boki. Zobaczymy. Jeszcze ciut. Gorące. Najlepiej w śnieg. O. Zobaczymy, co to nam dało. Czy coś nam to dało. Chyba jest idealnie teraz. Dobra.
Tylko jeszcze tu smaru trzeba dać tego litowego. Jeszcze trochę zostało, może popsikamy tu jakoś. Nie, starczy, zobacz. No i dobra, ładnie zmontowany mamy wał, tylko ja nie wiem, czy dobrze robimy, nie? Czy nie będziemy tego ściągać jeszcze raz? Źle to robimy. Czemu? O. Dobra. Wszystko ładnie się kręci. I tak powinno. I wątpliwości nam wyszły? Tylko teraz będziemy musieli i tak to delikatnie odkręcić i to przesunąć. Nie będziemy tego ściągać, tylko przesuniemy, żeby zmontować tą ramę całą, nie? Także idziemy po tą ramę. No ale wiesz, musieliśmy to skręcić, żeby wiedzieć, gdzie zmontować łożyska, w którym miejscu. Nie? Także musieliśmy to najpierw do kupy złożyć, żeby wiedzieć, co dalej robić, nie? Gdzie mamy kurwa te? Także co tutaj możemy tylko zrobić? Już tego nie będziemy odkręcać. Tylko delikatnie wysuniemy tutaj to na bok. O. Tu sobie zablokujemy, niech to już razem siedzi jako dodatkowy element. To delikatnie sobie wszystko przesuniemy, żeby wiedzieć, jak te śruby włożyć, nie? I musimy wkładać od tej strony, żeby później nie ciąć ich. Łożyska tak sobie ustawimy. Idziemy po ramę. We trzech było łatwiej, no ale jakoś może to weźmiemy, poczekaj. O, tutaj musimy to jakoś, Łukasz, tak bokiem złapać, wiesz? Żebyśmy... O, tak o. Czekaj. Tu musisz właśnie jakoś, wiesz, za to. I tak stań jak ja. Stań tak jak ja, bo nie właśnie miał jakiś. O, i pomalutko idziemy. To by było tak, nie? O, dobra. Połóż go. Jeszcze jedną rzecz zrobimy inaczej. Te śruby odkręcimy i przełożymy z tej strony. Bo jakby w razie czego trzeba było odkręcić te przednie grabki, no to by była lipa znowu, bo śrubę by trzeba było ciąć. Albo rozbierać cały pakomat. No i dobra, to ładnie poszło. Przełożymy po prostu te śruby z drugiej strony, ale najpierw to w ogóle zdejmiemy. Także widzicie, my już sobie tutaj ładnie na stałe przykręciliśmy te łożyska. A tutaj jeszcze minimalny jest, kurde, uskok. I trzeba troszeczkę tym sterować. Dopiero skręcić. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Ja robię to pierwszy raz. Fachowcem żadnym nie jestem. Metodą prób i błędów. Także to nie jest żadna tutaj instrukcja dla kogoś, ale być może jakaś mała podpowiedź czasami, nie? Trochę kombinacji alpejskich żeśmy stosowali, ale weszło nam ładnie. Teraz tylko, żeby wycelować na śruby. Delikatnie pana młotka. Albo i nie. Co, pokaż? A, widzisz. Jest zimno, a ciepło, nie? Kurde. Weź to, panie, zmontuj. To by poleciało na dół, nie? Łukasz, zrobimy to dzisiaj? Ja się nie wypowiadam na te tematy, bo później będą widzowie mieli pretensje, że... Będą mieli polewkę. No, że już piąty odcinek im trujemy o tym samym. Dobra, jesteśmy po małej przerwie obiadowej. Nie zachwalaj dnia, bo znowu do się śmiać, bo zaraz będziemy skończyć. Po malutku, spokojnie. Chwila, moment i będzie już złożony. To jest mocowanie do tylnych grabek i do przednich. Śruba od zewnątrz, czyli od tych pierścieni zewnętrznych, nie? Tak o. Na zewnątrz śruba. Nakrętka w środku. Tak. Nie, no tak. Tak. A, nakrętka w środku, no dobra. O kurde. Nie wiem, czy tobie tam nie przestawiłem. Nie, mam. Ale u mnie pasi. Już tego mam zapalone. Także małe przeboje tutaj mieliśmy, ale tylko małe. Jeszcze nie chwal, bo jeszcze nie jest pękotany. Spokojnie, już to będzie teraz. Tak, zaraz będzie znowu miodzio. Zaraz będzie znowu rozkręcanie. Słoneczko trochę zaszło. Nie wiem, jaka temperatura w tej chwili. Ale w nocy mam rozić, nie? Nie, to było na zewnątrz jakoś.
O, tak o. I do góry. O. Dobra, przytrzymasz to na środku. Już. Widzisz, brakuje jednego pomocnika jeszcze, nie? Ale damy radę. Tu dam sobie tu lejkę. Z tej strony. O. Jakbyś mógł bardziej fight zrobić do góry jeszcze. O. No właśnie. Ociąpanie. Dobra, druga strona. Wszystko masz, tu lejki? Tutaj jest, dobra. Jak to? Poczekaj chwilę, poczekaj, ustawię się do tematu. Do góry fight. Do góry fight. O. Kurwa. Dobra. Z tej strony więcej miejsca. Kurwa, prawie że. Dobra, Łukasz, od razu zamontujemy tą śrubę tutaj, nie? Żeby, no, jak tak fajnie nam leży, to ja to wykręcę. Tam chyba jest ta śruba, zobacz. No, celuj tam. Celuj tam, celuj tam. Bardzo pięknie nam to poszło, na talerze. I spuszczamy, wszystko ściągamy. Także widzicie, kolejność nam się trochę na początku pomieszała, ale do wszystkiego dojdziemy metodą prób i błędów. Tutaj teraz dokręcimy łożyska, bo wcześniej je dokręciliśmy i musieliśmy odkręcać. Jedno dokręcone. Z drugiej strony dokręcimy. A, śruba nam trochę przeszkadza. Trzeba będzie obrócić tym wałkiem. Najlepiej. Dobra, mamy tutaj dokręcone, tu mamy przyłapane. No i nic innego, tylko wkładamy dalej pierścienie. Daj deseczkę pod te talerze, będzie fajnie nam się trzymać teraz. O, kurde, jak sobie przypomnę, jak żeśmy tutaj grzali i tym młotem to ściągaliśmy. A teraz zobaczcie. Ale identyczna sytuacja jest z ścięgłem, nie? Gwint jak się skręci na piach, to weź go spróbuj później rozkręcić, jak tak pojeździsz trochę, nie? Co tam masz z tym, z bolcem? No dobra. A czego brakuje? A, żeśmy skręcili, nie? A żeśmy rury nie ustawili. A wiedziałem, że coś nie tak. No dobra, jak już tyle mówiliśmy, to jeszcze powiemy, nie? Nalewaj, wylewaj po rusku, nie? Kurczę, żeśmy przykręcili te łożyska, żeśmy symetrycznie rury nie ustawili. Także musimy z tym dokręcaniem tych łożysk też poczekać chwilę, żeby tą rurę przesunąć. Tak może ci podniosę tym, co? Nie, już nic nie po tego. Idzie? No idzie. No dobra, zanim dokręcimy, to trzeba to po kolei na sucho włożyć. No. I rozebrać jeszcze raz, nie? Bo tak nie będziemy wiedzieli, w którym miejscu zakończyć ten temat, nie? O. No i dobra, i teraz jeszcze głównie przyłożył rury. I teraz, o. Możemy sobie najpierw tak. I teraz wiemy, gdzie mamy środek, tak? I wiemy, że tam jeszcze można troszeczkę wysunąć, tamtą stronę. Nie? No. A do tego potrzebny pan młotek. Wiesz, żeby dokręcić teraz łożyska, to musimy z powrotem lekko talerze ściągnąć. Bo ja nie dokręcę, nie? Także to jest wszystko bardzo ważne. Delikatnie, aby delikatnie wysunąć. Można jeden talerz ściągnąć. Jeden talerz ściągnąć tutaj ładnie. I te delikatnie trzy przesunąć, nie? O. Teraz ładnie dokręcimy obudowę łożyska. Obudowę. Pierścień, który trzyma to łożysko, żeby się kręciło łożysko, a nie pierścień na tym wałku. O, proszę.
bo tak łożysko będzie stało w miejscu, a będzie nam się pierścień kręcił i to wtedy będzie do dupy, nie? Nam się tuluz zrobił. No dobra, już tak będzie musiało być, nie? Może było jakiś dystans jeszcze tutaj dać, ale... I co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że udał się ten zabieg. Zobaczcie, każdy talerz powinien tak chodzić. I wtedy będzie robota na polu szła. Przez to, że wszystkie talerze razem się kręciły na tym wałku, bo były zapieczone, to czasami jak było mokre, jak była mokra ziemia, to wał po prostu zaklejał się glebą i jechał cały czas, kurde, z tą glebą, nie? Później ciężko go było obrócić, bo kupa ziemi tutaj było pół tony więcej, jak się nazbierało. Także to musi pracować, to musi funkcjonować, to musi się kręcić. I to musi być smarowane. No, tu ładnie podociągamy. Za chwilę tylne grabki dokręcimy. I można z tym pakomatem wyjeżdżać. Ładnie go nasmarujemy. Tu by się mały dystans jeszcze pomimo wszystko przydał. Akurat tak się złożyło, że prawy siłownik od podnośnika i tak samo w 6900 prawy siłownik od podnośnika będzie do regeneracji. Tutaj mamy małutkie wycieki. Trzeba to zrobić póki czas, bo już tylko chwilka i jedziemy w pole. Za chwilę zaczynamy rozsiewać nawozy, jak tylko pogoda pozwoli oczywiście. Na razie trochę śniegu leży. Jeszcze jakieś mrozy na tydzień, dwa zapowiadają. Zobaczymy, co z tego będzie. Dlatego trzeba się pomału śpieszyć z tymi remontami. Trochę ten mróz przeszkadza, bo wcześniej się nie da tego robić. O, jakąś dmuchawę by trzeba było tutaj wstawić. Albo przenieść się na inne, w drugą siedzibę. Tam mamy ogrzewany garaż. Ale kurczę, to wszystko przewozić to też tutaj na miejscu by było lepiej. Także dobra, pomalutku skręcamy ten pakomat i zakończamy ten temat. Jeden będzie zakończony. Tutaj jeszcze, kurczę, tulejkę muszę dosztukować. Gdzieś nam jakieś manko wyszło. Coś tutaj nam brakuje. Jakiegoś małego pierścienia. Ja tutaj zastosuję patent Jarka Ogarka. Tylko trochę szerszą taśmę damy. Jak to będzie funkcjonować, to będzie. A jak nie będzie, to się dotnie. Jeszcze jakąś tulejkę. Albo znajdę jakąś tulejkę, bo przecież od tego starego pakomatu gdzieś leżą, tylko teraz szkoda czasu, żeby za tym biegać. Także najlepszy patent. Taśma izolacyjna, kurczę. Jak ja widziałem, jak Jarek klei wszystko taśmą i że to trzyma, że to zdaje, kurde, egzamin, to co ja będę się pierdzielił też, nie? Taśma dobrych no. Dobra. To jest... Można powiedzieć chwilowe, a może i nie chwilowe, bo smar jak tu wejdzie, będzie ładnie wszystko się kręcić. A jak nie będzie się kręcić, to wtedy znajdziemy jakąś tulejkę i dotniemy. Nie będziemy się już dzisiaj pierdzielić. Aby osłonić, żeby już tutaj jakiś deszcz się nam teraz nie dostał. Żeby to nam nie rdzewiało, nie? Co, Łukasz, dokręcone wszystko? Tak, mam wszędzie. No dobra. To dawaj te grabki przyniesiemy. Tylko wiesz, do kosza chciałem trafić, kurwa, za trzy. Poszło. A i później dziwne, że te tam w tą dziurę i te wszystkie śruby wypadają później, szukaj śrub. Gdzie? No tam przecież w co rogu ta dziura w tym kartonie. Oj tam, oj tam. Niesiemy te grabeczki i będzie pakomat uszykowany. Połóż, pakomat przewrócimy. Teraz go, jop! No tamtą strunę? Tak? O, jop go! Jop go tam! O! Pięknie! I teraz tymi grabkami trzeba podjechać i je tutaj przykręcić. Także nalewaj, wylewaj, kurde, znowu.
Widzicie, tutaj jeden myk trzeba zrobić, bo to było za blisko. Po prostu ten talerz obrócić. I teraz jest oryginalnie. To też obrócimy, żeby nam lżej ta śruba wlazła, bo ona nam coś opornie wchodziła. O, to. Ale bez młotka ani rusz, jak zwykle. No i dobra, zostaje nam tylko smarowanie. Nie będziemy już dzisiaj was zanudzać. Pakomat złożony, z małymi przebojami, nie Łukasz? Jak zawsze, musieliśmy trochę porozkręcać, z powrotem poskręcać i znowu porozkręcać, Najlepsze to było nawalanie młotem. A, nawalanie młotem, ale to jak rozbieraliśmy? No dwa dni. Nie no, gdzie dwa dni? To piątek i sobotę, żeśmy się No, wyszli. Ogólnie... To wszystko nam się udało ściągnąć w ten jeden dzień. Tylko tyle, że te dorabiane końcówki, mieliśmy z nimi problem. No bo się strasznie zapiekły i to trzeba było nawalać, grzać, kurczę, i ściągaczem żeśmy ściągali jeden wieczór, a później tak naprawdę 2-3 godziny jeszcze następnego dnia się z tym mocowaliśmy. No ale doszliśmy do ładu. Tutaj w miarę poszło, ale te dorabiane końcówki, no niestety. Jedną smarownicę mamy taką dwuręczną, a tutaj mamy taką jedną fajną. Z John Deere'a. Fajna, bo jedną ręką można smarować w ten sposób. Także super to idzie. Troszeczkę mały skok tego tłoka jest, także więcej razy niż tą dwuręczną trzeba pompować, żeby tyle samo smaru włożyć. Ale mówię, tutaj mamy takie fajne wkłady do tej smarownicy. Kapsel ściągamy. Tutaj wkładamy cwaniaka. Trzyma się ładnie. Teraz wystarczy oderwać tą stronę. Czasami to się łamie i później trzeba nożem wyżłowić tą dziurę. Czasami to pęka, ale poszło fajnie. I teraz wystarczy nam to przykręcić. Oczywiście mamy sztycę tu wyciągniętą. Wystarczy to ładnie nam przykręcić. O. Że duma działa. O. Odbezpieczamy. Puszczamy to całkiem. Szmatka, obowiązkowy rekwizyt przy smarowaniu. Teraz musimy tylko delikatnie odpowietrzyć od razu tą smarownicę. Ale to, żeby smaru nie marnować, to może gdzieś tutaj uda się wepchnąć przy odpowietrzaniu. A żeby odpowietrzyć, to fajnie jakby to poluzowało się, ten odpowietrznik delikatnie. Ale jak delikatnie poluzujemy tutaj smarownicę i będziemy pompować, ona nam się powinna odpowietrzyć ładnie. O, już się odpowietrzyła. O, już smar idzie. I dokręcamy. Dobra, smarownica odpowietrzona. Smarujemy wszystkie talerze. I finito. A jeśli chodzi jeszcze o smarowanie pakomatu, to zawsze jak smaruję, to daję trochę smaru i kręcę talerzem. Niech ten smar tam ładnie się rozejdzie po całości i jeszcze raz daję smaru. I fajnie, kurde, nasmarowane aż bokami wychodzi. Dobra, pakomat nasmarowany. W wolnej chwili później to ramię zamontujemy. A teraz jedziemy w pole. Właśnie, ile miało być polubień, ale nie było tyle polubień, miałeś to ciągać, nie? No. Na Chomoncie. Tak. Ale nie ma, no to... Nie ma polubień, także nie chcecie, żeby Łukasz ciągnął to po polu. Bo to się obkręciło. Tak możemy. Tutaj. Że jak nie będzie na filmie żadnej łapki w dół, to Łukasz to pociągnie. Bo zawsze jest jakaś łapka w dół. To wszystko w tym odcinku. Na raziówka, trzymajcie się i do następnego. Pamiętajcie, łapka w górę, suby. Czekamy na to. Będzie to naszą motywacją do zrobienia kolejnych, może lepszych filmów. Jakieś propozycje. Może. Nara. Łukaszowi udało się nie przeklinać, także subskrybujcie kanał, lajkujcie. Wszystkiego dobrego, na raziówka.
Dobra, ja powiem tak. Robimy trening. Może nowy cukier. No. A po treningu, kto najwięcej podniesie, zobaczymy Kuby sezon, jak on tutaj wypracował. Tak, wypracował. I... No ja. Wiesz, co wypracował? Brzuch. Chyba piwny. Rozgrzewka. 30 kilo.